Idziemy dalej. Następny kroczek nazywa się pivoty. Stajemy naprzeciwko siebie, tańczymy podstawowy za ręce. Najpierw zbliżamy się, podchodzimy do siebie, zmieniamy trzymanie i wykonujemy side step. To jest tańczymy do boku, tupnąć do boku, tupnąć do boku, tupnąć, taka preparacja i zaczynamy pivot. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Zobaczcie, że moja rama cały czas zostaje. I znowu side step i odpychamy partnerkę do tyłu, hop. Teraz pokażemy, jak to zrobić wolno. Pominiemy ten moment, jak zbliżamy się, bo to jest bardzo proste. Jedyna rzecz, którą musimy zrobić, to musimy założyć na plecy partnerki naszą rękę. Uwaga! Dalej, taka swobodna rama, tylko uwaga, nie róbcie tego w ten sposób, to jest zawsze tutaj mamy powietrze pomiędzy naszymi rękami i ciałem. Dalej, robimy side step w prawo albo w lewo, tak? I następnie same pivoty. Technika jest taka, przyklejamy naszą prawą nogę do siebie. Prawa noga będzie osią naszego obrotu. Dalej, trzymamy ramę i zobaczcie, przestawiamy lewą nogę i krok i teraz partnerka, hop. Teraz ja, partnerka, ja, partnerka, ja, partnerka, ja, partnerka. Najważniejsze tutaj jest prawa noga. Spróbujcie tak, na początku poróbcie tylko takie kroczki w miejscu. Później dodajcie większy obrót i jak już poczujecie się pewnie, to obracamy się za jeden, raz, dwa, cały obrót, hop. Jak poczujecie się bardzo pewnie w tych pivotach, możecie zatańczyć pivoty po całej sali. Tak? To jest wybieramy kółeczko mniejsze, później większe, większe i tak dalej. Pokażemy to z muzyką. Uwaga! Zaczynamy od podstawowego. 5, 6, 7, stop. Zbliżamy się, zmieniamy trzymanie i robimy side step. Tak jakby odpoczywamy. I następnie pivot. Raz, dwa. Prawa noga przyklejona. Uwaga, łokcie na jednej wysokości. I znowu side step, jeżeli się zmęczyliście. Jak nie, to możecie tańczyć dalej. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I side step. Do boku. I odpychamy partnerkę